Tydzień temu odbyła się beatyfikacja rodziny Ulmów w Markowej. Pan Bóg dał mi też tą łaskę bycia na tej beatyfikacji, ale też stawiania sobie tych pytań o to bohaterstwo, jakie cechowało tę rodzinę i też wiele innych, bo to nie tylko Ulmowie przetrzymywali Żydów, na nich padło. Ale przecież byli też inni, którzy podejmowali to zadanie, którzy ukrywali sąsiadów, też innych. To nieprawda, jak jeden z pewnie pseudohistoryków, nawet jeśli ma ogromną wiedzę historyczną, mówi, że po wypadku z Ulmami ustała wszelka pomoc Żydom we wsi, w okolicy. Nieprawda, w samej Markowej z 29 21 Żydów przeżyło wojnę. Nie wyjechali na Marsę, jak stamtąd nie przyjechali faszyści, tylko byli przecież u swoich bliskich, tych, którzy się nimi zajęli, którzy też jak Ulmowie ryzykowali swoje życie. To jest ten owoc, który te rodziny, ci sąsiedzi przynosili, ten owoc dobry. Czy ci, którzy dzisiaj ferują te wyroki, zrobiliby to? Jestem pełen obaw. Bo dzisiaj też Pan Bóg odpowiada na te pytania, dając nam tych świętych męczenników Cypriana i Korneliusza, papieża i biskupa Kartaginy, którzy również zajmowali się tym pytaniem, czy tą kwestią, która się pojawiała w kościele, mianowicie w latach 249-251 było ogromne prześladowanie chrześcijan za cesarza Decjusza i wielu chrześcijan wyparło się Chrystusa. Przyszły potem jeszcze zarazy, gdzie lud oskarżał chrześcijan, że to przez nich, że bogowie się gniewają, więc ci chrześcijanie, którzy nie chcieli złożyć ofiar dla Bogu, byli bestialsko mordowani. Wielu się wyparło wtedy Chrystusa i Kościół stanął przed tym pytaniem: potępić tych, którzy się wyparli, dać im możliwość powrotu do Kościoła, co z nimi robić? I była ta jedna formacja, jedno skrzydło, które mówiło: absolutnie nie, grzech apostazji jest nie do wybaczenia. Ale zarówno Korneliusz, jak i Cyprian mówili inaczej. Nie, człowiek jest słaby, dać mu szansę. Kto wie, kto z nas jest pewny, żeby się Chrystusa nie zaparł, patrząc na śmierć bliskich, patrząc śmierci własnej, bestialskiej śmierci w oczy. Mieli miłość do grzeszników. Sami oddali życie. Sami nie wyparli się Chrystusa, ale mieli tą ogromną wyrozumiałość, miłość wobec tych, którzy upadli. Wielu z tych, którzy byli tacy twardzi, hardzi, którzy osądzali innych, jak przyszły rzeczywiste prześladowania, to oni sami się wyparli. A ci, którzy mieli w sobie tą postawę nieufności wobec siebie, nie wiem, jak miałbym się zachował. Mieli tą postawę świętego Pawła z dzisiejszego czytania. Jestem ostatnim z grzeszników. Skoro jestem grzesznik, to jestem słaby. Kiedyś błądziłem, kiedyś wypierałem się Chrystusa, kiedyś byłem po stronie prześladowców. Jestem ostatni, to znaczy jestem w bliższej możliwości, żeby znowu ten grzech powtórzyć, żeby znowu ten grzech wpaść. Naprawdę życie uczy nas jako chrześcijan, bo ci historycy i ci oskarżający mają swoją drogę. Natomiast my jako chrześcijanie, patrząc na moje własne życie, podziwiam Ulmów. Nie oskarżam nikogo, kto wydał potem nawet tych
sąsiadów Żydów, bo bał się o siebie, bał się o własne dzieci. To naprawdę trzeba mieć tupet, żeby ich oskarżać. Ja bym zrobił inaczej. Mogę tylko rzeczywiście wołać: Panie, Panie, ulituj się nade mną. Bo lęk jest ogromny, że jak mi nie dasz swojego Ducha Świętego, to jestem pierwszym, ostatnich grzeszników. Jestem pierwszy, który by wydał, który by się zatroszczył tylko o swoje życie, który by podeptał drugiego. Ci może, którzy oskarżali chrześcijan, czy tych upadłych, mówili: Panie, Panie. Kiedy przyszedł czas próby, odpadli. To jest też dla nas naprawdę ogromna lekcja, żebyśmy nie mówili: Panie, Panie, ale żebyśmy wołali do Pana Boga rzeczywiście o tego Ducha Świętego, że nie jesteśmy lepsi od nikogo innego, ale jak nam Pan Bóg łaski nie da, to jesteśmy pierwsi, którzy upadną. Ja jestem na pewno pierwszym. Zarówno Korneliusz, jak i Cyprian, przyjmując biskupstwo, przyjmując papiestwo, narażali się na śmierć, bo to nie była teraz jakaś możliwość dojścia do chwały. Święty Paweł mówi, że jest dobrą rzeczą być biskupem, ponieważ nikt nim nie chciał być. Ponieważ w momencie ich prześladowania zarówno Cyprian, jak i Korneliusz mieli tą głęboką świadomość, że kiedy przyjdzie następne prześladowanie, a ono jest już tuż, tuż, bez przerwy wybucha ten ogień, to będą pierwsi. Tak było, że pierwsi szli na męczeństwo przedstawicieli Kościoła, biskupi, kapłani. Także do tego Paweł zachęcał: nie bójcie się, jest to dobrą rzeczą. Jak dobrą rzeczą jest może wydanie życia, nie może, na pewno wydanie życia za Chrystusa, o ile Pan Bóg da tą łaskę męczeństwa, że ja się do tego męczeństwa nie pcham, ja nie szukam tego męczeństwa, nie osądzam innych, którzy upadli. Jestem słaby, ale pomoc Boża może się we mnie zamanifestować. Moc, która się doskonali w słabościach. Obym dzisiaj nie oskarżał innych, miał świadomość swojego grzechu, ale też wołał: Panie, Panie, wzmocnij mnie. Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, bo można mówić: Panie, Panie, ale potem uczynić coś, co nie idzie w tym kierunku. Chrystus mówi: nie każdy, bo są i tacy, którzy mówią: Panie, Panie, wołają: Panie, ulituj się nade mną, Panie, zmiłuj się nad nami, Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Wołam i mogę zostać wysłuchany. Oby tak było. Może jeszcze to nie moment, kiedy poleje się moja krew, ale na pewno wystarczy wyjść w habicie na miasto, żeby być wyśmiany. Wystarczy przyznać się do chrześcijaństwa, do wspólnoty, do chodzenia do tego kościoła w szkole, w zakładzie pracy i zebrać jako żniwo wyśmianie. To jest to męczeństwo. Czy jestem na nie gotowy? Czy wołam: Panie, Panie, umocnij mnie do tego, żebym mógł o Tobie zaświadczyć.